Podnosimy słowo spod naszej kolumny. Ostatni fragment czwartego rozdziału, bardzo często komentowany, burza na jeziorze. Mam nadzieję, że uda się odkryć mi coś nowego. Zachęcam, wysłuchajmy słowa. Owego dnia, gdy zapad wieczór, rzekł do nich: Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego samego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. On powstawszy zgromił wicher i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich, czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą, kim on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. Dzisiaj spotykamy, zastanawiamy się nad uczniami, nad tymi, którzy są zachwyceni Jezusem, którzy są zadziwieni Jego osobą, ale też przelęknieni. Ale myślę, że przynajmniej pierwsze, co mnie poruszyło, to że po całym dniu nauczania, po całym dniu zmęczenia, po całym dniu jakichś takich przeciwności, w momencie, kiedy ja najchętniej bym powiedział, no to idziemy spać, to idziemy odpoczywać, bo zmęczeni jesteśmy. Jezus mówi, płyniemy na drugą stronę. Wejdź na drugą stronę. I myślę, że to jest symptomatyczne w wielu innych momentach Pisma Świętego. Jest mowa o tym, żeby w sytuacji nocy, ciemności, zmęczenia, jakichś konfliktów, jakichś trudności, wybrać się na drugą stronę. Czy przejść na drugą stronę. Czyli wyjdź poza, poza jakoś swoje lęki, poza swoje ograniczenia, poza swoją strefę komfortu. Wyjdź się z czymś skonfrontuj. I chrześcijaństwo jest ciągłym przekraczaniem siebie. Mamy Jezusa, który wraz z apostołami przechodzi na drugą stronę doliny. Cedronu w czasie swojej ostatniej wieczerzy. Mamy Mojżesza, który przechodzi na drugą stronę wraz z Izraelitami Morza Czerwonego. Mamy Eliasza, który przechodzi przez Jordan. Mamy Jozułego, który powraca do Ziemi Obiecanej, czy wchodzi do Ziemi Obiecanej z Egiptu właśnie przez Jordan. Przejść przez. I zachęcam tutaj, żebyśmy sięgnęli do Księgi Rodzaju, do historii Jakuba, który przeprowadza całą swoją rodzinę przez potok, ale potem zostaje i musi walczyć z aniołem, musi walczyć z Bogiem. Przepiękny motyw zmagania walki w nocy, kiedy człowiek jest zmęczony, poirytowany żeby przejść na drugą stronę, żeby przełamać się przez swoje lęki, żeby, żeby wybrać się na tą drugą stronę. Zachęcam, żebyśmy przypatrzyli się, co jest tą drugą stroną, gdzie ja szukam, czego ja pragnę i może wraz z Jakubem powalczyli z Bogiem i wybrali się na drugą stronę i zobaczyli, jak wielokrotnie Bóg w sytuacjach, kiedy my byśmy chcieli odpocząć, zaprasza nas, wybierz się na drugą stronę. Wejdź na drugą stronę. I podczas tej wyprawy na tą drugą stronę mamy apostołów, którzy siedzą w tej łodzi, i są wiele, jest wiele przeciwności. Fale szaleją, jest trudno, trzeba wiosłować, jest niebezpieczeństwo śmierci. Ten wiatr wiał bardzo szybko, on był typowy tam nad jeziorem galilejskim. W związku z tym, że on jest w depresji, 203 metry poniżej poziomu morza, tworzy się taki komin, przez który idzie taki podmuch wiatru. Ja to skojarzyłem bardzo mocno z doświadczeniem życia chrześcijańskiego, i sam usiadłem w tym, w tym słowie i zapytałem siebie: A czego ja pragnę? Czego ja bym chciał od? od Mojego kapłaństwa od, od, od życia, życia kapłańskiego, od chrześcijaństwa, bo często gdzieś siadam i mówię, a ciężko, a trudno, a nie tak, a niepokoje i Bóg mi przypomniał przez to słowo: ale czy chcesz być chrześcijaninem? Bycie chrześcijaninem nie wiąże się z tym, że będzie święty spokój, że będzie fajnie, czy że Bóg będzie przychodził i mnie leczył, będzie mnie uzdrawiał, będzie mnie namaszczał i będę, będę w pokoju. Nie. Życie chrześcijańskie wiąże się z wiosłowaniem w środku nocy, w zmęczeniu przez jezioro na drugą stronę. I chrześcijaństwo jest bardzo mocno związane z trudem. Jak nie masz tego świadomości, zachęcam, tutaj jest drugi list do Koryntian, opis Pawła. Niesamowite doświadczenie apostoła, który zakochał się w Chrystusie, poszedł za nim i doświadczył kamienowania, biczowania, odrzucenia, zimna, samotności, bardzo wielu rzeczy, troski o, o, o rozmaite kościoły, Pawła, który cierpi. Chrześcijaństwo jest związane z trudem, z przeciwnościami, z cierpieniem. E, mając tą świadomość, stajemy wspólnie na tym brzegu i zastanówmy się, czy chcemy się pakować do tej łodzi z Jezusem, bo będzie trudno, będzie trzeba płynąć pod wiatr, będą burze. E, Trzecia rzecz, która mnie bardzo mocno dotknęła w, w tej Ewangelii, w tym słowie, to, to doświadczenie tego jeziora, które jest takie wzburzone. W takiej terminologii biblijnej, obrazach biblijnych, jezioro jest miejscem przebywania złych duchów, jest miejscem panowania zła. I teraz to, to często. Pokazujemy, że Jezus wstał, zgromił, jakby zapanował nad tym złem, ale jest przez długi czas doświadczenie tego, że to te zło, ten szatan atakuje człowieka. I myślę, że my dzisiaj bardzo często pokazujemy, Egzorcyzmy, jakieś takie nadzwyczajne działanie złego ducha, opętania. Nie wiem, mamy egzorcyzmy Emily Rose, mamy egzorcystę, mamy no, w kinie, w, 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 taki, w takiej kulturze. Bardzo mocno skupieni się na tym. Mamy wielu księży, którzy mówią o właśnie takim nadzwyczajnym działaniu Złego Ducha, a myślę, że w tym miejscu i w tej Ewangelii trzeba przypomnieć, że szatan będzie nas też kusił przez proste, drobne rzeczy. Zrezygnuj z modlitwy, nie przebacz mu, daj sobie spokój, nie pracuj dzisiaj. Odłóż to, nie musisz być aż taki obowiązkowy, ale jakby kusi nas w bardzo drobnych rzeczach. A, wejdź na tą stronę, wejdź w ten film, to, to niewiele ci będzie kosztowało. I chciałbym, żebyśmy sięgnęli do pierwszego listu Piotra, do piątego rozdziału. Szatan jak ryczący krąży, szukając kogo pożreć. I zobaczmy w tej Ewangelii, gdzie zły, gdzie szatan mnie atakuje, gdzie szatan mnie w jakimś sensie kusi. I to mogą być rzeczy bardzo zawołowane, których sobie nie uświadamiam. Usiądźmy w tym słowie. I ostatnia rzecz, która też na nowo jakoś mnie poruszyła, kiedy czytałem tę Ewangelię. Mamy Jezusa, który wraz z apostołami płynie, ale mamy też obok Niego inne łodzie, które też płyną i też płyną na tą drugą stronę. I one też doświadczają tych przeciwności, myślę, że też jest w nich wiele lęku, i nagle się okazuje, że wszystko się um, ucisza. I teraz oni nie widzą, nie wiedzą, co się stało, z jakiego powodu to się uciszyło. I tutaj miałem bardzo wiele interpretacji. Jedno to, że są inne religie, w których Bóg też działa i, i też jakoś może ich dotykać. Drugie, myślę, że bardziej trafne, to to, że nasza modlitwa, nasze wezwanie Boga, nasze jakby odwołanie się do, 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 do Chrystusa sprawia, że u innych życie się będzie zmieniało. Przypomnienie modlitwy wstawienniczej. Ale y, też jeszcze inna rzecz, że my możemy być tymi, którzy płyniemy tą inną łodzią i nagle Bóg zadziała w naszym życiu, uciszy coś, bo ktoś coś zrobił, a my nie będziemy wiedzieli dlaczego. Jakby umieć dojrzeć działanie Boga tam, gdzie no nie do końca jest ono jasne, jest czasem zawaluowane, bo siedzimy w innej łodzi, bo czasem mamy trochę inne koncepcje. Zachęcam siebie i Was, usiądźmy przy kolumnie, słuchajmy tego, co jest najważniejsze Ewangelii i niech ona zmienia nasze życie. I zachęcam do słuchania następnych odcinków.